porozumienie trzech gmin Chęciny, Morawica i Sitków-Kanowiny o utworzeniu szlaku kajakowego na Bobrzy i Czarnej Nidzie zostało podpisane 1 września w Tokarni. Podpisanie umowy zostało przypieczętowane spływem kajakowym ponad 30 przedstawicieli gmin, sygnatariuszy, a potem wspólnym ogniskiem. Spływ rozpoczął się w niedzielne, pochmurne przedpołudnie na parkingu przed skansenem w Tokarni. Stamtąd uczestnicy spływu przejechali autokarem w okolice Młyna w Wolicy. Tu każdy dostał kapok ratunkowy i wiosło. Jeśli ktoś przyjechał na spływ sam, musiał znaleźć partnera do płynięcia kajakiem. Było pochmurno, ale nie padało i to było najważniejsze. Temperatura powietrza sięgała 18 stopni Celsjusza. Ponieważ stan wody był niski, więc od czasu do czasu trzeba było przepchnąć kajak i wtedy ktoś z płynących sprawdzał temperaturę wody. Miała maksimum 10 stopni Celsjusza. Wiosłowanie za kolami Czarnej Nidy trwało ponad 2 godziny. Wiatr wiał w twarz, delikatnie falował wodę. Trzeba było omijać wystające korzenie i zwalone drzewa. Po godzinie dotarliśmy do mostu w Tokarni. Bezpieczniej było przeciągnąć brzegiem kajaki kilka metrów. Kto tego nie zrobił, ryzykował wywrotkę. Tu chrzest wodny zaliczył burmistrz Chęcin Robert Jaworski. Następną godzinę zajęło nam wiosłowanie do pola biwakowego przy skansenie w Tokarni. Po drodze mijaliśmy ptactwo wodne, chociaż dzikie kaczki wcale nie bały się kajakarzy. Pod skansenem wciągnęliśmy kajaki na brzeg i zasiedliśmy do ogniska, przy którym można było wysuszyć mokrą odzież i posilić się chrupiącą kiełbaską. Tutaj chciałem w szczególności podkreślić osobę pana Wojciecha Polaczyka, tutaj stojącego kajakarza górskiego, który mi tam, że tak powiem, wiercił lekko dziurę w brzuchu. Kiedy ja popłynę tą Bobrzą i Nidą, żeby się przyzwyczaić do tego, że tak szlak powinien powstać. No płynął pan! Tak, i popłynąłem. To jest naprawdę piękna trasa. Można przeżyć wiele emocji na tym szlaku. No i myślę, że teraz kwestia została tak, podpisaliśmy umowy z zarządem lokalnej grupy działania i teraz przystępujemy do realizacji tego już na gruncie, bo ja też zakładam, że w Psiankach to miejsce postojowe będzie wyglądało kiedyś nieco inaczej niż dzisiaj, bo jest ono tak jakby dzielicze w tej chwili jeszcze, ale już jest wyznaczone, utrwalone na mapach, myślę, że o to chodzi. Intencją będzie taką, żeby zainteresować młodzież. Wojciech Polaczyk, przedsiębiorca i pasjonat kajakarstwa, o udostępnieniu Bobrzy i Nidy dla kajakarzy mówił wiele razy i to on otworzył wielu ludziom oczy na rzekę. Jego ciekawe wizje trafiły w końcu na możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej za pośrednictwem lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy. Wiosną 2014 roku ziści się następne marzenie Wojciecha Polaczyka, a zarazem pragnienie wójta Stanisława Baryckiego właśnie o utworzeniu sekcji kajakarstwa dla młodzieży na terenie gminy Sitków-Kanowiny. Jak poinformował Arkadiusz Jędras, dyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych w Nowinach, UKS Futsal Nowiny napisał kolejny projekt unijny, który przeszedł pozytywną weryfikację. Wiosną za pieniądze unijne zakupią 10 kajaków dwuosobowych i 3 kajaki jednoosobowe, które będą wykorzystywane właśnie do szkolenia młodzieży.